rozkoczne góralskie kolędy i pastorałki rozbrzmiały w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach. Podczas noworocznego koncertu kolęd góralska kapela Ciupaga dostarczyła publiczności sporą dawkę pozytywnej, żywiołowej, rodzimej muzyki. Staramy się grać z całego serca, co by to się właśnie udzieliło całej publiczności. Jest radość, jest moc, jest energia, jest ogień, który mamy w żyłach od naszych ojców, którzy się urodzili na Sędecyźnie, w Łęcku. I staramy się właśnie tak pokazywać to, co w naszych sercach jest. W Krzepicach jesteśmy pierwszy raz, z tego co pamiętamy. A pamiętamy zawsze dobrze w Krzepicach pierwszy raz. Bardzo nam się podoba publiczność, jest z werwą, z dynamiką. Wszystko się zgadzało, jak to się gada u nas, że muzyka to idzie tylko po drodze, jak są dobrzy goście i dobrzy ludzie. I tak też było. Bijąca ze sceny radość i niesamowita energia udzieliła się licznie zgromadzonej publiczności. No bardzo pięknie było, Boże, no tak człowiek po prostu odżył trochę, no ślicznie. Boże, wcale nie żałuję, że przyszłam, bo tak miałam nie przyjść, ale przyszłam i jestem taka szczęśliwa. Ten góralski klimat był bardzo wyjątkowy. Czy pani też śpiewała razem z zespołem? I śpiewałam i słuchałam. To jest rozrywka, kultura i sztuka. Koncert noworoczny był pierwszym wydarzeniem artystycznym zorganizowanym po remoncie sali kinowej oraz pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Dzisiaj to świąteczne, noworoczne takie koncertowanie, ale też oddanie tego nowego budynku, może nie nowego, ale budynku po kapitalnym remoncie do użytkowania dla naszego Domu Kultury, dla naszych sekcji kulturalnych. Mamy trzy orkiestry, mamy dużo sekcji artystycznych, przeglądy. To wszystko będzie się tutaj odbywało, będzie służyło mieszkańcom, gościom z całego powiatu i nie tylko. Koncertują tu różne zespoły z całego województwa i serdecznie do tego nowego, wyremontowanego budynku zapraszamy. Budynek ogólnie potrzebował generalnego remontu. Dostaliśmy dofinansowanie w 2019 roku jedynie na część tą parterową, tą, z której najczęściej korzystają mieszkańcy. Wyremontowana została sala kinowa przede wszystkim, garderoba, sanitariaty, które też już wymagały remontu. Sala została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i również też mamy toaletę dla osób niepełnosprawnych, więc głównie na tym się skupiliśmy. Dzięki inwestycji warunki do organizacji przeróżnych imprez znacznie się poprawiły. No jest bardzo pięknie, pachnący, czysto, pięknie, no robi wrażenie. Bardzo ładnie, sala jest przepiękna, na pewno scena jest większa, także myślę, że na występy dzieci będzie takim bardzo ciekawym miejscem. No bardzo fajnie, ciekawie i już tak nowocześnie. Także myślę, że ten Dom Kultury będzie w tej chwili działał prężnie. Dzięki tej sali będzie takim nowym miejscem kultury dla mieszkańców. W odnowionej sali kinowej na góralską nutę zapoczątkowano nowy 2020 rok. Impreza zdecydowanie rozgrzała wszystkich uczestników w ten zimowy wieczór.